We wrześniu 1939 roku byłem żołnierzem w 6 Pułku Artylerii Lekkiej w Krakowie. 2 września w walkach pod Pszczyną jako działonowy zniszczyłem kilka pojazdów mechanicznych, za co zostałem odznaczony najwyższym odznaczeniem Krzyżem Virtuti Militari. Łączę się w modlitwie ze wszystkimi zgromadzonymi na liturgii pogrzebowej świętej pamięci pułkownika Mieczysława Heroda, jednego z ostatnich żołnierzy dowodzonych przez generała Władysława Andersa oraz kawalera Orderu Virtuti Militari. Pułkownik Mieczysław Herod był żywym świadectwem patriotyzmu, odpowiedzialności i odwagi. Walcząc na frontach II wojny światowej, wykazał się niezwykłym hartem ducha. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku w obronie Tobruku oraz w bitwach pod Gazalą, o Monte Cassino, Ancone i Bolonię. Jego ofiarne życie i zasługi dla ojczyzny pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci. Był człowiekiem zasadniczym, ale bardzo tolerancyjnym, uprzejmym, miłym. Miał wspaniałą domenę, że do pokory miał kluczyk, a tym kluczykiem były 3 magiczne słowa: proszę, dziękuję i przepraszam. I to było to coś, co w życiu mu pomagało osiągnąć takie zrozumienie w życiu u innych ludzi. Jego wielką zasługą, niedocenianą uważam, jest to, że on miał jakąś żyłkę taką kronikarza. On chciał wszystko zapisać, co się działo, i zapisywał. Kupował kalendarze włoskie, potem brytyjskie, i w tych kalendarzach co dzień wpisywał, co się działo. Czy ktoś zginął, czy ktoś był ranny. Nawet zdarzenia polityczne opisywał. Nazywałem go kronikarzem Gallem, czy Kadłubkiem, czy innym długosem, prawda, naszego Brygady Karpackiej i drugiego Korpusu Polskiego. Pan Mieczysław traktował mnie jako parafianina, ponieważ on pochodzi z Przybysławic, a więc ze wsi tam koło, w gminie Minoga. I stąd nasza była taka przyjaźń i zawsze, kiedyśmy się witali, to było właśnie cześć parafianinie. On działał w Nowej Hucie, pracując w kombinacie metalurgicznym jako ekonomista, bo był magistrem ekonomii. Współpracował przy utworzeniu Muzeum Czynu Zbrojnego. Tam był pierwszy dział dotyczący polskich sił zbrojnych na Zachodzie, który utworzył Mietek. Dzięki niemu mamy tutaj to wspaniałe muzeum, muzeum do dnia dzisiejszego niedoceniane. Jeśli chodzi o tą wspaniałą postać, ona będzie zachowana dzięki właśnie przekazanym przez niego fotografią, wspomnieniom. Tutaj mamy jego książkę wydaną o całym swoim szlaku. Znajduje się w tablica poświęcona tym, którzy walczyli pod Tobrukiem. Znajduje się również jego mundur spod walk pod Tobrukiem, jego mundur z Brygady Karpackiej, jego wspomnienia z walk pod Monte Cassino. Mieciu drogi, niech ci ta ziemia polska, dla której tyle zrobiłeś, lekko będzie. Cześć twojej pamięci. Nie wyobrażam sobie osiągnąć hutnika bez fulary. Dla mnie to był trener, który miał wizję i zgodnie z pewnym swoim stereotypem, swoją cechą charakteru, gdzie był głównie uparty w dążeniu do celów, ale nie po trupach. Strasznie się cieszę, że udało się w tym hutniku naprawdę zrobić bardzo dobrą drużynę, która no, 3-krotnie zdobyła Mistrzostwo Polski, 2-krotnie Puchar Polski.
W sumie 4 olimpijczyków z Hutnika wyszło. Środki wychowawcze, treningowe no były tak dobierane, żeby po prostu te, nazwijmy to, gwiazdy zebrać i ustawić w prawidłowym kierunku, żeby nie było jakichś, powiedzmy, rozczarowań czy jakichś indywidualnych ambicji, tylko żeby to przełożyć jednak na zespół. Panowała bardzo dobra atmosfera, zarówno wewnątrz zespołu, jak i wokół zespołu, a to jest element nierozłączny. Trener Fulara nie tylko ukształtował nas jako sportowców, wielu wielkich sportowców, trener Fulara po prostu nas wychowywał. Dzięki umiejętnościom, które posiadał, promował u nas nie tylko sport, ale także życie rodzinne, życie koleżeńskie. No, wspaniały człowiek. Zdecydowana większość zawodników to byli ludzie związani z Krakowem i z Nową Hutą. Oni byli pod taką kontrolą społeczną. Oni grali to dla swoich sąsiadów, dla ludzi związanych z Hutą. Przecież tu większość kibiców to przychodziła z mieszkańców Nowej Huty. Oni się chcieli wśród swoich ludzi pokazać. Nagroda Fair Play jest no najwyższym wyróżnieniem za całokształt jego życia. Po zakończeniu kariery trenerskiej nie odszedł od środowiska piłki ręcznej. Ciągle był w tym środowisku, miał żywe kontakty. Starał się służyć przykładem dla młodych zawodników, dla młodych trenerów. Ciągle pozostawał w tym środowisku i z wielkim pożytkiem dla piłki ręcznej.